Nasi przodkowie Słowianie wierzyli, że dusza ludzka podzielona jest na dwie części. Lecz nie dzielono ją na dobrą i złą. Według wierzeń jedną połówką duszy jest jaźń, która znajdowała się w głowie człowieka, druga zaś znajdowała się w sercu i była zwana częścią życia. Pierwsza po śmierci udała się do Nawi, natomiast druga do wyraju. Ludzka dusza według naszych przodków była jak oddech, przyjmowała mglistą, prawie, że przezroczystą postać niematerialną. Wraz z ostatnim tchnieniem dusza udawała się do Nawi, gdzie panował Bóg Weles, siedzący na złotym tronie trzymający ognisty miecz. Wierząc w mitokosmicznym drzewie, Nawia znajdowała się ku jego korzeni, której bram strzegł skrzydlaty gat o imieniu Żmij, którego zadaniem było, aby nikt nie dostał się do środka, ani też nikt z niego nie wyszedł. Do Nawi można było się dostać jedynie wodami śmierci. Sama przedstawiana była jako przyjemna kraina z pięknymi łąkami, na których pod opieką Welesa pasły się ludzkie dusze. A gdy dusza życia uchodziła z człowieka, udawała się do wyraju, która znajdowała się w koronie kosmicznego drzewa. Bram raju strzegł Rarok, ognisty ptak, który towarzyszył Swarogowi. Z wyrajem utożsamiano też boga Roda. Aby się tam dostać, trzeba było podążać drogą mleczną. A w trakcie tej podróży dusza przyjmowała postać ptaka. Wyraj był tylko przystankiem na drodze duszy, bo mogła ona wrócić na ziemię jako jeszcze nienarodzone dziecko, a odbywało się to przy pomocy ptaków. Latem dzięki bocianom i lelkom, zimą zaś dzięki krukom i wronom. Jak już powiedziane było wyżej, poganie nie dzielili duszy na dobrą i złą. Jednak na ludzi podłych czekał dużo straszniejszy los, niż piekielna otchłań. Mordercy, wiedźmy czy samobójcy, pokutowali na ziemi pod postacią potworów, latawców czy utopców. Zdarzało się tak, że dusza nie zdążyła odłączyć się od ciała, wtedy na świat przychodził wąpierz. Dla naszych przodków śmierć nie była niczym złym, ani smutnym. Pomimo bólu, jaki doznajemy po utracie bliskich, dla Słowian była to chwila radosna. Bo oznaczała ona przejście duszy do lepszego świata. Ubolewano nad tym, jak człowiek zmarł zbyt szybko, jednakże gdy człowiek przeżył swoje, radowano się z tego, że spotka swych dziadów w wyraju. Zmarłego należało przygotować na dalszą podróż. Ciało ubierano w najlepsze szaty, zakładano biżuterię oraz dawano w pochówek broń niezbędną do polowania. Nie mogło też zabraknąć pieniędzy, wierzono, że duszy, której nic nie braknie, nie będzie potrzebne wracać na ziemię jako demon lub potwór. Ciało przygotowane do dalszej drogi ze wszystkim dobrem, co mu dano, było palone. Zdarzało się także, że wraz z nim palono jego konia, gdyż był to wierny przyjaciel każdego wojownika i wodza. Uważano, że życie po śmierci jest odzwierciedleniem tego, co życie na ziemi. I dlatego uważano, by zmarły miał też żonę po śmierci. Ciało palono, prochy zbierano i umieszczano je w glinianej popielnicy, a naczynie zakopywano w płaskim grobie lub okazałym kurhanie. Czasem bywało, że popiół był zasypywany ziemią w tym samym miejscu, jednak prowadzony w ten sposób obrzęd był bardzo rzadki. Obrzęd palenia zwłok był bardzo ważny dla Słowian. Ze względu na symbolikę ognia, dym bowiem miał oczyścić duszę w drodze do Nawi, w której wierzono, że do tej wędrówki dołączał Weles. Są wierzenia, że po 40 dniach dusza dołączała do przodków. Sam ogień miał jeszcze jedno znaczenie dla Słowian. Upewniano się bowiem, że po spaleniu ciała nie powróci jako demon lub potwór.